Sylwia, ogromne gratulacje. Twoja rodzina już niebawem się powiększy. Już się nawet powiększyła, dziękuję bardzo. Co prawda nie chodzi o dziecko, drodzy Państwo, ale o pieska. Adoptowaliśmy pieska, więc bardzo się cieszę. Jest cudowny. Jak to w ogóle wpadł na pomysł, aby adoptować czworonoga? Wiesz co, oboje tak naprawdę. Już od dłuższego czasu myśleliśmy o adopcji. Zbieraliśmy się do tego tak powoli, bo bardziej myśleliśmy, żeby to zrobić, jak już się przeprowadzimy do domu, na działkę i tak dalej, jak będziemy mieć po prostu dużo zieleni, ale nie wytrzymaliśmy. Jak zobaczyliśmy ogłoszenie psiaka, że szuka domu, bo jeśli nie znajdzie, to trafi do schroniska, to stwierdziliśmy, że nie ma opcji, po prostu takiej słodyczy nie oddamy i no i jest u nas od wczoraj, jest przekochany naprawdę. Jeśli macie Państwo okazję kiedyś, nie wiem, adoptować i myślicie o tym, to bardzo polecam, bo to jest tak wdzięczne, tak cudowne, jak to zwierzę się to docenia i jest wdzięczny właśnie za tą miłość. Kto się nim będzie zajmował? Czy jakoś podzielicie obowiązki? No dzielimy oboje. W zasadzie teraz właśnie jest z nim mąż. Ja w ciągu dnia gdzieś tam, jak męża nie było, to ja sobie z nim siedziałam i wychodziłam na spacery i tak dalej. Mega się zaprzyjaźnił. Mamy dwa koty, też w sumie adoptowane, więc mega się z tymi kotciakami zakumplował, także bardzo, bardzo fajnie. A czy to taki może jakiś właśnie sprawdzian przed tym, no, przyszłościowo, posiadaniem dziecka? Może troszeczkę rzeczy, ale w ogóle tego w tych kategoriach nie rozważaliśmy bardziej. Na pewno jak się przeprowadzimy do domu, to będzie tych psów dużo, dużo więcej u nas na podwórku. Więc o tym długo myśleliśmy, ale rzeczywiście może przygotujemy się, może rzeczywiście mamy okazję się sprawdzić w tych obowiązkach.